Wystawa połączona z mini-koncertem oraz aukcją charytatywną to propozycja Kinatomi na najbliższą niedzielę. Już w niedzielę 12 października o godzinie 14. Zapraszam wszystkich serdecznie, wstęp jest bezpłatny. Odbędzie się wystawa obrazów Ryszarda Kiwerskiego oraz jego wnuczka obrazów akustycznych Łukasza Markiewicza. Odbędzie się przy okazji również licytacja jednego z obrazów oraz krótki koncert, ponieważ Łukasz Markiewicz, oprócz tego, że prywatnie jest wnukiem artysty Ryszarda Kiwerskiego, jest też muzykiem, ma swój zespół Luki Toki i wspólnie dadzą nam tutaj taki krótki koncert ze swoimi przyjaciółmi zagra nam, między innymi z Kubą Nowakiem, którego tutaj wszyscy znamy. Fajna muzyka, energetyczna, no i myślę, że będzie sympatycznie. Widzę cię z daleka, ale tylko z daleka. Wiem, że to ty, bo ty jesteś jedyna. Mówiłem tak do wszystkich, ale ze mnie romantyk. Ale ciebie mam przed Bogiem i tylko sam Bóg wie, jak bardzo cię kocham. I tak wiem, że to ty tam idziesz. Obrazy i panele akustyczne Jeż autorstwa Łukasza Markiewicza to, jak czytamy na jego stronie internetowej, wyjątkowa koncepcja łącząca inspirującą i ekskluzywną sztukę z precyzyjną korekcją akustyczną. Obrazy akustyczne mają walor, są tworzone po to, aby odpowiednio wytłumić dźwięk. Działają mniej więcej jak ekrany akustyczne w studiach nagraniowych. W zależności od tego, kto jakie ma potrzeby, tak Łukasz tworzy te obrazy. Są na tyle wyjątkowe, że Łukasz wykorzystuje grafikę z obrazów swojego dziadka, nakładając jakby maskę na taki obraz akustyczny. No i efekt jest niesamowity, oprócz tego, że to jest efekt 3D, jest to takie dzieło sztuki, które jest przy okazji praktyczne jeszcze. No i jest to nowość, jest to totalna nowość właściwie w świecie. Na wystawie pojawi się też kilkanaście prac dziadka Łukasza, Ryszarda Kiwerskiego, które pozostały po nim w jego paryskim mieszkaniu i które Łukasz przywiózł do naszej ojczyzny. Artysta wykonywał kompozycje malarskie, ilustracje, fotomontaże, plansze reklamowe oraz plakaty. Do Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej filii wracają spotkania dyskusyjnych klubów książki. Pierwsze, najbliższe, odbędzie się w środę 14 października o godzinie 17 w Bibliotece Głównej dla Dorosłych przy ulicy Świętego Jana. Uczestnicy spotkania omawiać będą książkę pod tytułem Król autorstwa pisarza i publicysty Szczepana Twardocha. Biblioteka zwraca się z prośbą o wcześniejsze zapisy celem wypożyczenia egzemplarza omawianej książki oraz przygotowania pomieszczenia zgodnie z zasadami rozprzestrzeniania się wirusa. W piątek 16 października o godzinie 17 w Muzeum Miasta Pabianic nastąpi otwarcie wystawy pod nazwą Afryka na kartkach pocztowych XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Miasta Pabianic. Szczegóły tego wydarzenia podamy w kolejnym programie Drogowskaz Kulturalny. Andrzej Zaucha, Kora Jackowska, Grzegorz Ciechowski, Mira Kubasińska, Czesław Niemen, Zbigniew Wodecki. Wielkie przeboje, m.in. tych nieżyjących już polskich artystów, będzie można usłyszeć na koncercie zaduszkowym organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury zatytułowanym Wspomnienia. Utwory wykonają Aleksandra Skonieczna oraz Jan Ryngajło. Akompaniować im będą Michał Makulski, Michał Nowak, Grzegorz Małolepszy, Kacper Walczak, Andrzej Krajewski, Andrzej Domaracki i Anna Stojanowska. Ten wspominkowy wieczór odbędzie się 30 października o godzinie 18 w sali widowiskowej MOKU. W przypadku dużego zainteresowania organizator przewiduje możliwość powtórzenia koncertu o godzinie 20. Bilety do nabycia w kasie MOKU. Raz jeszcze zaglądamy do Kinatomi. W piątek 9 października premiera imponującej wizualnie, pełnej przygód, mądrości i humoru najnowszej ekranizacji Pinokia Carlo Collodiego, najpopularniejszej książki wszechczasów dla dzieci, którą przetłumaczono na rekordową liczbę ponad 260 języków świata.
Pewnego dnia w ręce poczciwego stolarza o imieniu Geppetto wpada kawałek drewna. Mężczyzna od samego początku czuje, że w tym z pozoru martwym przedmiocie kryje się jakaś magiczna siła. Postanawia wystrugać z niej postać chłopca. Stworzona przez niego figurka niespodziewanie ożywa, potrafi mówić, śmiać się, skakać i biegać. Geppetto nadaje mu imię Pinokio i zaczyna troszczyć się o niego jak o własnego syna. Drewniany chłopczyk jest tak zafascynowany otaczającym go światem, który widzi po raz pierwszy na oczy, że przestaje słuchać dobrych rad opiekuna. Wiedziony ciekawością, Pinokio wyrusza w podróż pełną przygód, niebezpieczeństw i życiowych lekcji. Na swojej drodze spotyka magiczną wróżkę, olbrzymiego ślimaka, zwierzęta mówiące ludzkim głosem, a nawet zwiedza ogromny brzuch wieloryba. Jego śladami wyrusza zaniepokojony Geppetto. Ta wyprawa na zawsze odmieni ich życie. Program kończymy przeglądem nowości wydawniczych. Sali Roney. Normalni ludzie. Książka została napisana przez irlandzką pisarkę młodego pokolenia, urodzoną w 1991 roku. Jest to książka psychologiczna. Tym bohaterami jest dwoje młodych ludzi. Dziewczyna pochodząca z bogatego domu, troszkę snobka, wycofana, pewna siebie. Chłopak z kolei z biednego domu pochodzący, ale gwiazda sportowa szkoły. Oboje się znają, ale chcą, żeby nikt nie wiedział, jaka ich łączy zażyłość. Są mianowicie parą. Bardzo się kochają, rozumieją, choć ta ich miłość jest troszkę trudna, troszkę melancholijna, a i młoda autorka w niezwykły sposób, w oszczędnych słowach zapoznaje nas z tym wielkim uczuciem łączącym dwoje tych młodych ludzi. Książka była poprzedzona bardzo dużą kampanią wydawniczą, medialną i nawet jest napisane tu na odwrocie strony, że jest to jedna z ulubionych książek Baracka Obamy z 2019 roku. U nas książka ukazała się w wydawnictwie WAB w 2020 roku. Serdecznie zapraszam i polecam. Książka Vox Krystyny Dalher jest bardzo ciekawą propozycją z gatunku fantastyki. Autorka miała nietypowy pomysł. W świecie książki dziewczynki i kobiety mają prawo wypowiadać do 100 słów dziennie, co monitoruje bransoletka, którą zakłada się żeńskiej części populacji na nadgarstek. Gdy licznik przekracza dozwoloną ilość słów, bransoletka razi prądem, przywołując kobietę do porządku. Światem rządzą mężczyźni. Kobieta ma być posłuszną i wierną żoną, usłużną i milczącą, pilnującą ogniska domowego. A opozycjonistki, lesbijki czy kobiety, które dopuściły się zdrady, nie mają prawa w ogóle istnieć. Są wysyłane do bliżej nieokreślonych obozów pracy. Myślę, że jest to bardzo przerażająca wizja, ale jednocześnie pomysł autorki jest niezwykle intrygujący. Jest zdecydowanie czymś nowym. Oprócz tego książka przekazuje nam niezwykłą wartość i dodaje sił, żeby walczyć o swoje prawa, bo nikt inny za nas tego nie zrobi. Zachęcam do zapoznania się z lekturą.